rozmawiacie na zakochanych, halo! Chociaż pokiwajcie głową! No właśnie! Rozmawiamy o miłości, a wy się trzymacie za ręce. Ale kochacie się, prawda? Pokiwajcie, no to super, to było najważniejsze. Jest coś takiego, że jak widzą ludzie kamerę, to uciekają, ale jak mówię słowo o miłości, słowa o miłości, to miękną, jak takie pączki na deszczu. I zaczynają rozmawiać. Chwilkę po walentynki, no come on. Uciekł. Kasper, czy jesteś zakochany na pewno, bo uciekłeś przede mną, a dziewczyna została. Chciałem ją ratować. Witam was serdecznie, drodzy łodzianie, po raz kolejny. Walentynki. Dzisiaj, słuchajcie, dowiemy się, jak kochają łodzianie i przede wszystkim zrobimy test wiedzy o ich związkach, czyli od kiedy się znacie, kiedy się poznaliście i czy macie ten sam plan na przyszłość. Mam nadzieję, że zawiążemy kilka związków, a żadnego nie rozwiążemy. Zaczynamy. Jesteście zakochani? Bardzo. Jesteście zakochani? Od kiedy się znacie? I teraz on mówi pierwszy. Rok. 2012. O, to długo. 2,5 lata. A nie, kurczę, to od... To nie ten! Dobre pytanie, bo dzisiaj jest 7. rocznica, odkąd jesteśmy razem. Miesiąc? 12 stycznia. Ej, tu jeszcze jest ogień pewnie, jeszcze są motyle w brzuchu, nie? No. Taka piękna, samotna, ty się dosiadłem, czy co? Nie, trochę to było bardziej skomplikowane. No. Ale no, musimy opowiadać? No, powiedzmy. No, powiedzcie. Prywatne rzeczy. To są prywatne rzeczy. Chodziliśmy razem do klasy. Od pół roku. Od pół roku. Jakaś konkretna data? Ale nie patrz na nią! Taka wymarzona randka, no to wydaje mi się, że jakiś, nie wiem, spacer zakończony jakąś fajnym, nie wiem... Czym? Winkiem? Winkiem! Spacer ze śniadankiem. No, powiedzmy. Może akurat będzie oglądał ten wymarzony i się dowie. No, mam nadzieję. Najbardziej romantyczne, jakby święta i pierwszy raz powiedział mi, że mnie kocha. Tak, w domu, tak się wybi. Teraz... Potwierdzam. Jakby co, to była nasza wspólna decyzja. Tak. Najbardziej romantyczne wspomnienie z tych 7 lat. Nie mamy żadnej romantycznej. No jak, come on. Takie wyjazdy po prostu, chodzenie po górach i zdobywanie takich wysokich szczytów, no nie? Chyba jak razem zamieszkaliśmy po prostu, jakoś tak. To może pierwsze nasze wspólne wakacje. A jak się poznaliście? W internecie. W internecie. I od razu było klikając i już chodziło. Nie podobał mi się może z wyglądu, ale zaczęliśmy rozmawiać. Nie, on wie, ale zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy nadawać na tych samych. Okazało się, że mądry. Ja uważałem, że to jeszcze nie był ten moment dla mnie, osobiście jako dla osoby. Jeszcze nie ten czas. Musiałeś przeczytać jeszcze kilka książek. 6 lat temu jeszcze, tak, zdecydowanie. Planowałeś już coś dla swojej wybranki? Oczywiście. A nie możesz powiedzieć pewnie? No nie. Niespodzianka. Już ja sama wiem, że to jest niespodzianka. No dobra, a kupujecie sobie na przykład prezenty? No cicho! Cicho, tak? Jest taka postępowa w tych internetach. Cicho sieć. Będziecie się bawić w Łodzi gdzieś na walentynki, czy się gdzieś wybywacie dalej? No w Łodzi. Bo w Łodzi jest najlepiej, wiadomo. Jesteśmy 2 lata po ślubie, więc... Czyli to już nic kompletnie? Spontanicznie bardziej do tego podchodzimy. Czy macie już plany na walentynki? Wiem, że codziennie spędzacie i tak dalej, tak, dobra, tak, ale coś... pracy na pewno. O, fajnie, tak, super. Tak. Zaplanowałeś już coś? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę zrobić obiad, jak wrócę do domu. Czy mieszkacie razem? Tak. Z samego początku. Aha, tak od razu? No jak od razu. Tak, ja chcę... Czy on już wie, co ona chce? On wie, on wszystko wie, oczywiście. Co byś chciała? Ja by bardziej chciałam taką klawiaturę jako od Casio. Aha! Ona się nazywa Casio Ton. Taka... Do grania? Do grania, tak. Mhm. I perfumy od Versace. Masz już te perfumy od Versace? Dobra, uratowane. Jakieś wymarzone prezenty? Czy po 7 latach jeszcze sobie ludzie kupują prezenty? Tak. Tak? Kiedy? Nie, spontanicznie raczej. Będziecie oglądać Netflixa po prostu. Netflix i chill. Pewnie tak. Jedziesz w pokoju, piwo, chipsy. O, super! Spontanicznie. A prezencik jest już? Jeszcze nie, też będzie spontanicznie kupowany. Ale wiesz już, co by... Domyślam się. Ty masz, a ona nie, albo odwrotnie. Ona nie. Cały rok walentynki na szczęście. Cały rok mamy. Spontanicznie. A prezencik jest już? Jeszcze nie, też będzie spontanicznie kupowany. Nie wkurza cię? Owszem, że wkurza, ale... Ludzie ulicy. No pięknie, udanych walentynek, dziękuję bardzo. Ale co tutaj dodawać, Czarku? Wszyscy się kochają, tak? Każdy zdał ten test. No i znów, miłość górą. Uhu!